Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony pomidrowy.pl. Witam was w kolejnym let's playu na moim kanale. I tak, miała być kontynuacja Raymana Redemption, ale stwierdziłem, że ponieważ będę robił Raymana Redemption, to warto byłoby jakąś kolejną serię zacząć, bo już tam cztery serie naraz skończyłem jeszcze w sierpniu. Przypomnę Dog's Life i tam Slaje, nie Slaje, tak więc myślę, że jest to wystarczająco dobry argument, by zacząć już nową serię, ponieważ tylko Rayman Redemption został, ewentualnie tam ten niesławny Super Mario 64, do którego oczywiście jeszcze wrócę, i Minecraft. Ale dzisiaj zabierzemy się za grę, która technicznie powinna być zrobiona przed Jackiem dwójką, a jest to sequel pod nazwą Daxter, stworzony przez Ready 8 to Down Studio, tak? Ready 8 to Down Studio. Nie wiem, jak to się wymawia. W każdym razie jest to gierka, którą już próbowałem nagrać w 2018 roku. Niestety mi nie wyszło, dlatego że... Nie wiem w sumie. Pamiętam, że nagrałem dwa odcinki i później nie chciało mi się tego montować, bo miałem taki jakiś dziwny wtedy system, że chciałem serię poprowadzić z polskimi napisami. Dobra. Tyle wstępu, jedziemy z koksem. Jest to wersja amerykańska, jakby co? Rok 2006, tak jak Sonic 06. No i bardzo sympatyczna muzyka z menu głównego tutaj się nam odpaliła. I co, mamy tutaj może jakieś opcje? Nie, mamy Back Combat, Delayed Save Data, Load Game, New Game. Aha, czyli nie mamy żadnych takich opcji, okej. Sobie stworzymy oczywiście nowy save, nadpiszemy sobie, ponieważ to był mój save testowy, ponieważ testowałem sobie gierkę i zapewne będę musiał jeszcze bardziej sobie potestować kontrolki, dlatego że nie za bardzo ogarniam kontrolek w Daxterze. Trudno się mówi. Lecimy dalej z koksem. Czas na cutscenkę. In the great struggle of good versus evil, there is often more to a hero than meets the eye. Just as the plants have their hidden roots, and rocks, when turned over, reveal their dark underbelly with all manner of surprises, so too is the great story of Jack and his epic fight to save Haven City. Every mother's child has heard the story well, but most have heard only half the tale. For as great as Jack was, he would never have succeeded without his often forgotten, but faithful sidekick, Daxter. In my many years as a sage, and trust me, it's a big number, I've learned one very important truth. Behind every great hero, there is always a wisecracking, obnoxious nincompoop! This is his story. Daxter. Zobaczmy, jak ta gierka się przyjmie. Na kanale i ogólnie. Może oni trochę zmienią zdanie. I can't do this anymore. It's too dangerous. But please, don't leave now. Forget it! Find another crazy sucker, okay? Oh. Forget the rat. The Baron wants him. Don't worry, Jack. I'll save you before you know it. What was that? Where'd he go? Huh? Where'd who go? That little crazy orange. Whatever he is, I'll show him. And there I was, toe-to-toe with 55 of the nastiest lurkers you ever saw. Suddenly they came at me from the left, so I moved to the right with a chop and a kick and a... Wait, come back! I've got more!
I fell down to confuse the lurkers. I then... Oh. Can you speak up, son? My ears aren't what they used to be. Tell us the one about how you can knock guard silly with a single blow. What, I can? Oh, yeah. Those guards don't stand a chance against the old one, too. Yes, I'm pleased to meet you also. I'm Osmo, proprietor and chief spray technologist for the Critter Ritter Extermination Company. Let me get right to brass tacks, young man. I need someone like you. Someone with your ingenuity. That's me. Someone with your strength. That's right. Your resourcefulness. Yep, got it. Your bravery in the face of certain death. What? Okay, move along, old man. You had me at hello, but you had to push it. In short, would you like a job working for me? I'll make it worth your while. Forget it, buddy. I don't know nothing about exterminating, and I hate bugs. Although, I could always fake it. Hey, what? You take it. Wonderful. Meet me at the shop tomorrow. And welcome. Welcome aboard. Okej. W końcu pojawiliśmy się w gierce. No i w dużym skrócie. Wydarzenia, które są tutaj przedstawione, były... Jak widzieliście, czytane przez, a raczej przedstawiane przez niejakiego Seymosa, którego wszyscy znamy. I tam on opowiadał oczywiście o sukcesach Jacka, no ale warto było też wspomnieć o jego przyjacielu Daxterze, którym właśnie teraz będziemy tutaj grali. No i co? Cała ta fabuła dzieje się 2 lata przed wydarzeniami z Jacka dwójki. W zasadzie to nie, 2 lata przed, tylko w trakcie tych... Powiedzmy 2 lat, kiedy Jack tam teraz sobie w więzieniu siedzi. No teraz mamy perspektywę właściwie Daxtera. No i co? Daxter oczywiście uciekł z miejsca zdarzenia i ten przesympatyczny starszy grubasek, czyli Osmo, bo tak on się nazywa, jak widzieliście na początku, wypraszał tam jakiegoś klienta. Prawdopodobnie był to jego były pracownik, ponieważ nie wiem, czy wiecie, tutaj mam w razie co taką małą przypominajkę, żeby nie było, że zapomniałem, bo chcę się w miarę merytorycznie przygotować do tego let's playa. Jakby to powiedzieć, Osmo został samotny, no bo generalnie tam jego rodzina prawdopodobnie już zmarła, bo jest on najstarszy, a wiadomo, no elfy w sumie też zbyt długo nie żyją, bo teraz raczej rasa Jacka to są elfy. Więc jego rodzina od pokoleń zajmuje się łapaniem różnego rodzaju robactwa. No i tamten koleś prawdopodobnie był jego byłym pracownikiem i chwilowo został sam, więc Osmo, spotykając Daxtera, zaproponował mu po prostu pracę. I my teraz się właśnie udajemy do domku Osmo, bo w sumie to można powiedzieć, niby to jest gabinet, niby to jest miejsce pracy, ale technicznie można to nazwać też jako jego dom. Więc wbijmy tutaj na pełnej i zobaczmy, o co tu chodzi. Looks like the bugs won. What was that? Nothing. All right. Everything with more than 2 legs start trembling, because the Daxtonator is in the building. That's a spirit. Are you ready for your first test? Just give me the bug juice, Pops, and make it a double. I'll hose down every creepy crawly that moves. No. You must first learn the basics. In my day, we hunted bugs with style and class. A more elegant weapon. More civilized time. Now, for your first job, I want you to go and take out all the loose bugs in the local hotel. Go get 'em. No. I dostaliśmy teraz właśnie packę, która będzie polegała na tym, że będziemy musieli pozbyć się wszelkiego robactwa z hotelu. Ale zanim tam pójdziemy, to sobie obczajmy właściwie domek Osmo, a raczej to miejsce pracy. Tutaj widzę, że mamy jakieś wyrko. Ciekawe, do czego to wyrko służy. Ja wiem oczywiście, do czego ono służy, ale nie będę spoilerował. O, i tutaj mamy garaż, który otwiera nam pewne miejsce. Aczkolwiek nie możemy do niego dostać się jako
Daxter, musielibyśmy dostać się za pomocą tego, co tutaj jest zasłonięte. No dobra, no to co, lecimy w takim razie do tego hotelu. Myślę, że nie pozostaje nam nic innego. Ogólnie gierka graficznie fajnie wygląda, nie powiem, że nie. Aczkolwiek pokazówki są na bardzo niskim poziomie, ale ja w sumie nie dziwię się dlaczego, jeżeli chodzi o grafikę. Ponieważ no PSP nie jest jakby jakimś super potężnym systemem. Co tu w ogóle mieliśmy? Coś było. A, możemy sobie pogadać z Osmo. Your first job is at the West Side Hotel. Find the concierge and he will show you the ropes. No to spoko, to już wiem, o co chodzi. Przecież tak chciałem się tylko upewnić. Daxter, I almost forgot to tell you about the communication device. I'll use this to keep in touch with you whenever you're away from the shop. Now, you're good to go, my boy. If there's one thing I've learned, you can never have too many of these precursor orbs. A health pack! Woo, bet you never guessed that one. No i tutaj będziemy mieli właśnie taki oto tutorial, że patrzcie, mamy tutaj health pack, czyli health pack, coś co nas leczy. Precursor orb, czyli nasze takie właśnie jajeczka, orby, których nie będę tutaj zbierał za bardzo, ponieważ nie robię jakby tej serii odcinkowej w 100%, aczkolwiek po skończeniu tej serii w tym roku jeszcze zrobimy sobie livestream, gdzie na live zrobimy sobie 100%, ponieważ ta gra ma tyle backtrackingu, że nie chce mi się nawet tego robić na odcinkach, bo te odcinki by po prostu, ta seria byłaby zbyt długa. Więc wolę jakby pewne rzeczy pokroju backtrackingi w tej aktualnie serii zostawić sobie na livestream. A teraz posłuchajmy sobie tej fajnej muzyczki, która leci w tle. Daxter, that gold gem is dropped by all of these new nasty bugs. Collect as many of these as you can, or that's how I get paid. Muzyczka się skończyła? No dobra, mogłem nie zbierać tego Gold Gema, mimo że dla mnie to są Skull Gemy, no ale dobra, no niech będzie. To jest sequel dziejący się przed dwójką, aczkolwiek ja bym go nawet traktował, że to dzieje się też przed trójką, no bo pojawia się tutaj pewna postać z Jacka Trójki, ale nie będę spoilerował, kto to. That's the hotel, Daxter. Head inside and talk to the concierge. And remember, your job is to exterminate bugs. No to lecimy teraz sobie do hotelu. Wow! Get a load of this place! No i teraz mamy do... Oczywiście w tej części tutorialu musimy użyć kamery L i R. Tak więc... Proszę bardzo. To co trzeba było zrobić zostało zrobione. Zaraz pójdziemy do pana kamerdynera. Chyba tak on się nazywał, to jest pan kamerdyner. Nie wiem, to jest ten osobnik, który tam jest za tym... Za kasą. Za kasą fiskalną czy whatever. Ale zanim to zrobimy, to sobie pójdźmy do góry, ponieważ tutaj są precursor orby. Tylko musimy się tak bardziej schylić. Dokładnie tak, tak jak teraz widzicie. I pomalutku, po cichutku lećmy sobie tutaj. 8 precursor orbów było tutaj na miejscu. Daje nam to już 2% gry. Jak widzicie zresztą. W samej gierce mamy 1000 do zebrania, ale mówię, backtrackingi po precursor orby będziemy robili na livestreamie. I to jeszcze w tym roku. To mogę wam obiecać. Zanim pójdziemy do tego pana, to jeszcze musimy zobaczyć, czy czasem tutaj nie będzie żadnego precursor orba. A ja już tutaj widzę, że jest. Żeby po prostu już mieć to z głowy. Nie wiem, ile ta seria będzie trwała. Mam nadzieję, że będzie trochę krótsza od Jacka 2, bo Jack 2 trwał 24 odcinki. No ale no cóż, czasami trzeba się poświęcić, jak to mawiają. Tutaj można się chyba łatwo dostać, co nie? Czekajcie, spróbujmy jakoś. O. I 10. Finally. So you must be the exterminator. Mr. Crew, our best customer will be pleased you're here. But I don't like the looks of you.
The bugs up here ate the last exterminator alive. Anyway, I'd love to let you up the elevator, but I've lost the key somewhere. Have a look round for it, will you? Aha, czyli że dopiero winda zostanie nam dla nas uruchomiona w momencie, kiedy pozbędziemy się tego całego robactwa. No spoko. Thank you. Now bring me back a nice stack of those gold bug gems and I'll tell Osmo you've managed better than that last fellow he sent. Tak, będziemy musieli przy okazji mu przynieść 25 tych gold gemów. No to będzie łatwe, to będzie easy w sumie. To teraz lećmy w sumie posprzątać robactwo, żeby to robactwo już tam nie chodziło tutaj po hotelu. No, jesteśmy sobie właśnie w naszym pierwszym poziomie, czyli jesteśmy teraz w West Side Hotel, tak jest. Poprzedni poziom to był Haven City Streets. No, czyli mamy tylko dwa poziomy. Dobra, musiałem sobie tutaj mimo co utrwalić co nieco. A teraz robimy sobie właśnie West Side Hotel. I jest to właśnie nasza, powiedzmy, taka oficjalnie pierwsza lokacja, no bo tam Haven City to na razie tylko mieliśmy przejście w sumie do hotelu, nic więcej. Tak, mamy tutaj oczywiście pozabijać te wszystkie roślinki i tak dalej. I tak, bądźcie przygotowani, że w tej gierce będzie często towarzyszyła wam cisza, bo dosłownie co jakiś czas muzyczki się włączają, co jakiś czas się nie włączają, a jak się włączają, to są zwykle spokojne soundtracki, co przez to, że jestem przyzwyczajony do Jacka dwójki przez klimat, powiedzmy, troszeczkę takiego bardziej dynamicznego soundtracku, to tutaj niestety troszeczkę idzie to na minus, no ale no niestety trudno się mówi, to jest tytuł Daxtera, a nie Jacka, więc tja. Ale swoją drogą naprawdę ten ogródek wygląda bardzo fascynująco i nie mogę się do niczego przyczepić tutaj, bo graficznie wygląda to bardzo ładnie. Zresztą ogólnie sama ta gra graficznie źle nie wygląda, tylko jedyne do czego mogę się przyczepić to do cutscenek, które troszeczkę graficznie wyglądają gorzej, ale to wiadomo dlaczego, ponieważ jest to wydane na system, który raczej lepszej grafiki w cutscenkach nie mógłby osiągnąć, moim skromnym zdaniem. Chyba że są gry, które przez cutscenki graficzne lepiej wyglądają na PSP. Tylko proszę mi tutaj powiedzieć, jakie to są gry, a nie, że ktoś mi tu za jakąś FIFą czy PS-em wyleci. Nie żeby coś. O, i mamy tutaj naszego pierwszego robacka. Okej, okay. Pierwszy Skull Gem. Ta, pierwszy nasz Skull Gem zebrany. W zasadzie to Gold Gem, no ale dobra, niech będzie. Tutaj nic nie pominąłem. Wiem, że też wszystkich orbów na pewno nie zdobędę, bo Daxter potrzebuje odpowiednich umiejętności, żeby oczywiście dostać się do danych orbów, a ja niestety nie mam, ponieważ zaczynamy wszystko od zera, tak więc to jest jedyne, co my możemy. Czyli mamy tą całą packę, żeby całe te roślinki oczywiście bić. No i teraz zdobyliśmy klatkę dla tych na te robaki, czyli cały ten kamerdyner czy ten tam z recepcji będzie zadowolony, ponieważ tego też potrzebował. I coś czuję, że niedługo zginę. Chociaż mamy już ten cały helpak, chciałem przez chwilę powiedzieć medipak, to jednak no niestety i tak coś czuję, że niedługo coś skiepszczę. A tu przy okazji sobie już wezmę tego orba. Do tego się prawdopodobnie nie dostanę, ponieważ tak jak mówię, potrzebuję specjalnej umiejki, której obecnie nie posiadam, tak więc nawet nie będę próbował. To wszystko zresztą na livestreamie będzie, te całe backtrackingi i tak dalej. W ogóle pewnie jesteście ciekawi, jak ja poznałem tę gierkę. Otóż ja tę gierkę poznałem przez to, że w 2015 roku praktycznie się nudziłem i postanowiłem pojechać do Saturna i to był właśnie bodajże styczeń albo luty. I pamiętam, że właśnie w styczniu albo w lutym pojechałem sobie do Saturna, teraz znanego jako Media Markt. I
kupiłem sobie właśnie Daxtera, bo o Daxterze miałem bardzo nikliwe pojęcie. W sensie słyszałem o tej serii, słyszałem, że jest taka gra z serii, no ale niestety nie zagrywałem się, dlatego że bardziej interesowałem się grami Jacka niż tymi, wiecie, innymi tam spin-offami, nie spin-offami.